Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Workers and Resources Soviet Republic. W ostatnim odcinku zasililiśmy miasto. W dzisiejszym odcinku postaramy się zapewnić podstawowe usługi naszym mieszkańcom. Dobra, zacznijmy sobie rozgrywkę. Spójrzmy. Budynek jest bez zasilania. Dobra. Czyli w pierwszej kolejności musimy zobaczyć, co się dzieje, czemu nie mamy prądu. Ach, tak jak się obawiałem, za mało pracowników, autobusów, no jadą. Te kurczę, one się niestety będą ustawiać w takie kolejki i będą tak jeździć. Dobra, to w takim razie, na razie nie mamy co się bawić w eksport, bo to tam nic nie daje. Nie ustabilizujemy naszej sytuacji. Import, ale minimalnej ilości prądu. Minimalne zapotrzebowanie na moc. I wracamy sobie do miasta. Dobra, jesteśmy w mieście. A szkoła, jaki ma zasięg? No właśnie ona tak jest zasięgiem niezbyt dobrze. Ale tak. Możemy sobie zauważyć, że tak, tu mamy drogę, która prowadzi donikąd. Zróbmy sobie ją, zapewnijmy. To nam ułatwi. Pociągnijmy sobie drogę, tak. Tu gdzieś bliziutko ronda. Tak. Do końca to wyszło. Ale o. Tak, zapewnijmy. Tu sobie zrobimy. I zasięg naszej szkoły nawet całkiem nieźle wzrósł. Teraz temperatura w budynku jest zbyt niska. No tak, nie zapomnieliśmy dojazdu do elektrociepłowni. Dojazd jest, ale nikt nie jeździ w tamtym kierunku. Tu mamy gdzieś prąd, więc przyda nam się najpierw zbudować. Jest zasięg prądu, więc okej. W okolicach elektrociepłowni zbudujemy jeszcze gdzieś jedną stację benzynową, ale on w zasięgu prądu, okej. Żeby autobusy nie musiały jeździć aż tam tankować, pod dworzec tamten. Gdzie my postawiliśmy zajezdnię? Bo zajezdnia stoi tutaj, okej. Przyjrzyjmy sobie autobusy. Może dla odmiany tu sobie puścimy i karusy 66. 4 sztuki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwa. Nie jeździ, prawda? Nic nie jeździ. Dobrze, dwa pojadą sobie w ten sposób. Wiemy chociaż je trochę rozdzielić. I dwa pojadą sobie w ten sposób. I kopiuj rozkład do tego pojazdu. Ten niech sobie wyjedzie. Tak, jadą tankować tam. No ale cóż. Nic nie poradzę na pierwsze tankowanie. No, ruch autobusów jak... Dobra, ale... Pewnie i tak będzie trzeba ich dokupić. Ale dobra, na chwilę obecną niech sobie jeżdżą, tak jak mają możliwość. Dobra. Tak jak widzimy, szkoła nie obejmuje nawet połowy miasta swoim zasięgiem, więc myślę, że gdzieś w tej okolicy postawimy sobie drugą szkołę. Wstępny nowy typ pojazdu. Dobrze, żeby usunąć tą wiadomość jeszcze. O, tego nie zauważyłem. Raport epidemiczny. Zaobserwowaliśmy ciężkie, ostre przypadki infekcji. Choroba powoduje poważne komplikacje zdrowia wśród obywateli. Choroba jest na tyle zaraźliwa, że może objąć większość obywateli. Dlatego nasze szpitale muszą być przygotowane. Światowa Organizacja Zdrowia wydała ostrzeżenie o pandemii. Musimy być przygotowani na długi okres jej trwania.
Okej, okay, czyli prócz zaplanowania szkół, musimy jeszcze zaplanować szpitale. Dobra. Tu już szkołę taką jedną postawiliśmy, to drugą, żeby nie wyglądało tak samo, biorę sobie z modów. Szkoły. To jest dosyć fajna, ale tu jest lat 50., tu jest lat 60. Gdzie chyba trochę. A zróbmy, mamy lata 60., zróbmy szkołę z lat 60. Z lat 50. też by się nadawała. Zobaczmy. A zróbmy tam z lat 50. jeszcze. Z lat 60. jeszcze zdążymy zrobić. Dobra. Ciepło powinno do niej docierać. Jeszcze by nie trzeba i tak kolejny węzeł gdzieś w tej okolicy postawić, ale to za chwilę. Dobrze. Teraz sport. I postawmy koło niej 60. A niech będzie taki dyneczek. Tak. Sala gimnastyczna szkolna i boisko. Nie, do piłki nożnej już mieliśmy. To postawmy. Teren jest nie do końca równy i on będzie to wyglądać prawdopodobnie. Musiałbym stawić w linii. No dobra. Zróbmy to tak. Zobaczymy, czy to się uda. Teraz byśmy musieli przewidzieć drogi. Tu drogę sobie postawimy. Tak ładnie. Tu na razie szutrową. Tak. 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 Fajnie to wychodzi. Teraz jeszcze. Ścieżkę tutaj, albo tu jeszcze byśmy postawili ścieżkę. Pach, pach, pach. Okej, tu sobie jakieś wejścia pociągnijmy. Nawet w ten sposób. Tu do boiska od tyłu. Tu pociągniemy ładnie. Wiem, ładnie. No, okej. Tak. Tak. Jeszcze zrobię jeszcze przecięcie w tym miejscu. W tym dużo ścieżków. Potem będziemy żałować. A nie będzie działać. A może? Ona nie będzie działać. Okej, to usuniemy w ogóle całą tą. Myślę, że bez problemu można to zrobić. Finansujemy sobie od razu. A plany mamy. Skoro miała być pandemia, zróbmy szpital. Ale kurczę, a może na początek? No zobaczmy, co jest w modach. Tak mi się wydaje, że ten szpital trochę jeszcze za nowocześnie mi wygląda na tą rozgrywkę. Bo to jest kolos, no fajny, ale chyba jeszcze za duży jak na to miasto. To znowu już za małe, to można gdzieś postawić w inne miejsce, jako dodatkowe. No, ten, bym ten budyneczek wyburzył i myślę, że to byłoby nawet niezłe. Dobra, przeprowadźmy mieszkańców, wyburzmy budynek. Usuńmy ścieżkę, poczekajmy chwilę i będziemy i dobrze.
Mieszkańcy sobie chodzą. Tu pasażerów i uczniów oznaczymy, bo na razie nie wiemy. Nie wiem, czy ktoś pojechał. Cokolwiek. Autobusy są. One jeszcze niestety z tankowania nie wróciły. No dobra, poczekamy sobie jeszcze. Znanie. Dobra, tu już nam wyburzyli. Możemy budować nasz cudowny szpital. Różne branże, tylko modyfikacje. Miał być ten. Jak się tu. Chyba jednak się tu nie wpasuje. To jest. Okej. Udało się trochę przebudować. Trzeba może tak postawić. Byłby od strony miasta ścieżki. Dobra, jeszcze nic za niego nie zapłaciliśmy. Można burzyć śmiało. Muszę to przemyśleć, bo niby był dobry plan, ale teraz przestał mi się on podobać. Jednak w ten sposób by chyba wyglądał trochę lepiej. Okej. Finansujemy drogę, sfinansujemy szpital. Robimy ścieżki. No, elegancko. Będą ludzie głównie przechodzić z miasta ścieżkami. Dajmy sobie możliwość prowadzenia prosto. Tu wypłaćmy drogę. Okej. Okej, finansujemy. A to już sfinansowaliśmy. Jeszcze sfinansować. I myślę, że właśnie gdzieś w tej okolicy trzeba postawić ten malutki. Nie pasuje. A może tu przy parkingu i centrum handlowym? Niedaleko dworca. Zaraz sobie w ogóle puścimy autobus po mieście. Właśnie ludzie mogli się przemieszczać między różnymi punktami. Myślę, że tak, że to będzie fajna opcja zrobić przystanek tutaj. Tutaj lecznicę. Tamta chyba nie jest zbyt blisko dworca. To się chyba wszystko buduje. Bo ta nie jest. Musimy gdzieś w ogóle w tej okolicy jeszcze jakiś przystanek postawić. Myślę, że tu byśmy postawili sobie z modyfikacji. Stworzyć stację. Jak to się nazywa? Tu jest, nie wiem czy poprawili oryginalny, a zresztą zobaczymy. Nowa. Nie, to było w drogach. Były dworzec. Nie. To mi się nadal nie podoba. W modyfikacjach jest zrobiony fajniejszy mały dworzec. Mały dworzec. O, właśnie ten. Myślę, że tu, żeby obejmował jakąś tam liczbę mieszkańców. Dobra, i finansujemy budowę rurami. Niech się zacznie dziać. Finansujemy budowy. Fajnie. I tu dworzec nam już też zapewni dojście do kilku punktów kolejnych. Zakupmy kolejne autobusy w takim razie, ale teraz możemy kupić autobusy o bardziej o miejskim charakterze. Czyli karusy, ale czerwone.
Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy, żeby dwa jechały w jednym kierunku, a dwa w drugim. Przy okazji będziemy musieli jeszcze postawić jedną stację benzynową w mieście, żeby pewnić sobie ruch. Dobra. Dworca. Na mały dworzec. I na duży dworzec i będzie jechał z powrotem. Dobrze, pogodzi za tym pojazdem. Kopiuj rozkład, który to rusza na ten. To się podzielisz rozkładem z tym. A ty pojedziesz też na dworzec. Pojedziesz przez ten. I tak pojedziesz. I okej. Dążyć za tym pojazdem i on miał się podzielić rozkładem z tym. Tak, tak, tak i tak. Dobra. Ten. Wjeżdżać. Zaraz po tym sobie. Gdzie tu jest? A, już mu kliknąłem. Żeby wyjeżdżał. Ale to w takim razie musimy gdzieś bliżej miasta postawić stację. Fajną. Dobra, na razie tu, w razie potrzeby, zawsze istnieje możliwość przebudowy. Brak lekarzy. No właśnie. To jest ten problem. Dobrze. Skoro mamy brak lekarzy, to musimy zająć się problemem jeszcze edukacji. Obecnie kształcimy tylko pracowników z podstawowym wykształceniem. Potrzebujemy jeszcze pracowników z wyższym wykształceniem. Tego potrzebujemy albo Uniwersytetu Medycznego, albo Politechniki, albo siedziby Partii Komunistycznej. Ja bym postawił na Politechnikę. Tym bardziej, że tu z tego co kojarzę, przynajmniej do niedawna, nie było możliwości, nie było różnicy w tym, jak są wykształceni pracownicy, więc tu nam, bo to może nie. Myślę, że Politechnika będzie nam tu ładniej pasować. Odkopiemy się trochę jeszcze. Drogę będzie ona w takiej dolince niedaleko dworca. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli ściągnąć w ogóle z wyższym kształceniem. Tu zostawmy sobie z tyłu miejsce na jakiś plac za Politechniką. Zrobimy jakieś drzewka, jakieś ładne obiekty, żeby ozdobić teren. Musimy jeszcze pomyśleć w ogóle o akademikach. Skoro stawiamy Politechnikę, to gdzieś w okolicy akademik. Nie, z tyłu nie. Myślę, że tu od strony miasta. O, tak jak najbliżej. Tutaj w razie czego będziemy poprawiać. Wyłączyć siatkę, żeby nie przeszkadzała. Tu usuniemy sobie fragmencik drogi. Tak, tak, ładnie wyrównajmy, sfinansujmy, pociągnijmy drogę do Politechniki, sfinansujmy Politechnikę, sfinansujmy akademik, drogę do akademika, drugą drogę do akademika, już ulicę ma. To spróbujemy zrobić to mniej więcej tak, zaraz zaplanujemy i duży parking pod całym głównym wejściem Politechniki. Parkingi raczej tak z boku wypadało dać. Jeden tu. Tak, od razu z boku, potwierdziłem. Drugi duży parking gdzieś tutaj. Dobrze, tu przejście odnowimy.
Tak. Robili. Nawet by to pasowało. Tak. Parking do poprawki. No nie, trochę bliżej. Okej. O, taką sobie siatkę zbudowaliśmy. Brak studentów w akademiku. Tu nam się Politechnika kończy. Dobrze, czy tu jeszcze jakiś typ raportem? Co mu się stało? Nie może dojechać. Zobacz, rejon, który... Ha! No tak. Chodnikiem nie dojadą. Dobra. Lista linii. To było... Reszta stacja. Kasuj. Mają dojechać bezpośrednio tu. Zapisz. I jeszcze jest ta z Inkeresztą. Usuń, dodaj. Tutaj. Nie, to to było już. Leść, dworzec, to miała być ta linia. Usuniemy. To zapamiętamy. O, jest dojazd. Mój mały błąd. No niestety przez to pojadą te autobusy razem, ale nam to rozkorkuje już sytuację. Widać miasto ładnie całkiem świeci. O, nawet już się zaczęło coś dziać. Co prawda jeszcze nie ma wykładowców, ale dobrze, z dworca bez problemu idzie dojść na Politechnikę. Myślę, że nawet robimy taką ładną ścieżkę specjalną przy torach, która powiedzie do Politechniki. Tam jeszcze kiedyś może w przyszłości gdzieś dalej. Nawet dworca pozwoli dojść. O. Aha, tu jeszcze sobie finansujemy. I zajrzyjmy, czego potrzebują nasi jeszcze mieszkańcy. 8 pracowników nie pracuje ze względu na brak przedszkola. Czyli przedszkole mamy tu. Czy mamy jeszcze jakieś przedszkole w mieście? Parking, przedszkole. O, mamy jedno przedszkole. Więc warto wybudować co najmniej jeszcze kilka. No już sobie skorzystamy z modów, żeby trochę urozmaicić miasto. To trochę duże. Kindergarten. 200 dzieci w takim czymś. Ładny budyneczek, ale ktoś przesadził z ilością, moim zdaniem. Ale nie, tu przy dworcu taki mało reprezentatywny on jest. Spróbujmy coś ładniejszego dobrać. Ten będzie pasował w te okolice nawet. Ale chyba ten będzie najfajniej tu pasował. Okej, zobaczmy, czy damy radę poprowadzić za nim ścieżkę w logiczny sposób. I jest, udało się. Super. Dostaliśmy jeszcze w tej okolicy przedszkole. Aha, jeszcze dajmy możliwość. Tutaj nie, bo tu mają uczniowie wysiadać. Ale tu uczniowie mogą czekać, bardzo dobrze. I uczniowie i pasażerowie. Dajmy możliwość w ogóle podróży naszym mieszkańcom.
Po mieście oczywiście. Dalej. Dobra, i mamy ogarnięte podstawowe zapotrzebowanie mieszkańców. Brakuje żywności jeszcze. Czy oni mają dostęp do jakiegoś sklepu? Sklepy mamy, tak? Tutaj. I tutaj. Sprawdźmy w liście budynków, czy są to biura budowy. Mówimy się, że mają wykrzykniki. Sklep. Mamy dwa. Dobra. Czyli w tej okolicy jeszcze musimy też dostawić jakiś sklep. Modyfikacje znowuż, bo tu chyba tak. Któryś z tego co pamiętam był z gry. Ten jest chyba z gry podstawowy. Teraz się upewnimy. Tak, to jest podstawowy z gry. Tu mamy jakąś modyfikację, taka fajna odrapana. W takim razie weźmy z modyfikacji, ale jeszcze jakiś trochę inny. Dom handlowy. Duże, nie chcę aż takiego dużego na razie stawiać. To jest chyba ten. Nie, to jest inny. Okej. No on jest duży dosyć, ale jakbyśmy się pozbyli tego jednego domu, to by pasował nam tu idealnie. Wnieśmy mieszkańców, dziękujemy. Ostatnio zrobimy. No właśnie, chciałem nie przełączać. Niestety nie wyjdzie. Ten? Nie. To nie był ten. O, to był ten. Oczywiście musiał przetkać, tak się mówienia. No ale łyczek pomógł. A, tylko tu mi teraz ścieżki uniemożliwiają. Ale w sumie chcemy to zrobić sobie tak, że objazd, dojazd tego budynku zrobimy od innej strony. Tu możemy dać możliwość dojścia z dwóch stron. Ok. Zobaczmy, jak to będzie wszystko się komponowało. Tu jest ten. Tu przy dworcu. Tu. Myślę, że elegancko. Dobra, a tu na razie zrobimy drogę tymczasową, bo nie mam pomysłu, jak ją poprowadzić. Więc niech na razie idzie sobie tak. Finansujmy te drogi. Sfinansujmy budowę domu handlowego. I okej. Ja myślę, że tu personelu aż tyle nie potrzebujemy. Chwilę obecną. Tak. Wystarczy 17 lekarzy. 11. Dobra. Możemy przyjąć wtedy 11. 14 pacjentów. Ok. To sobie tak zostawmy. Tu. Ok. Nie, tu 9, to tam trochę zwiększę jeszcze. Kupmy dwie karetki w ogóle, tutaj. Zwiększmy tu jeszcze jeden stopień produktywności. I też zakupmy kilka karetek. Raz, dwa, sześć karetek. Piękne żuczki stoją jako karetki. Tu wybudowane, temperatura w budynku jest zbyt niska. Dobra, czyli będzie trzeba poszerzyć sieć ciepłowniczą. Działa? Też tak to słabo działa. Chociaż nie, no jest, produkują. Chyba ten budynek po prostu nie wyrabia z przeróbką.
Więc będzie trzeba dociągnąć. Ale myślę, że to już w następnym odcinku. Dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, to proszę łapkę w górę. Jeżeli chcesz widzieć, co się dzieje na moich seriach, proszę o subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.